Za moimi plecami znajduje się zaplecze budowy tarcz TBM, które drążą ostatni odcinek drugiej linii metra w Warszawie. Znajduje się dokładnie na stacji metra Karolin, a dokładnie dalej znajduje się stacja metra Chrzanów, gdzie już nastąpiło przebicie pierwszego tunelu. Jak wyglądają tutaj prace na ostatnim odcinku drugiej linii metra, jeżeli chodzi o stację Lazurową, Chrzanów i Karolin? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale z końca października 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, jestem Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra, tutaj prosto na stację metra Bemowo, gdzie kończą aktualnie pociągi swoją trasę. I jesteśmy nad komorą demontażową, która w tym miejscu będzie służyć do wyjmowania tarcz TBM, które aktualnie już drążą swoje odcinki od stacji metra Karolin. Jedna już się dowróciła do stacji metra Chrzanów, druga jest mniej więcej w połowie swojej trasy. W tym miejscu będą wyjmowane obydwie tarcze i dlatego też aktualnie tutaj został już wykrócony cały teren, a parking został przeniesiony w inne miejsce bliżej stacji z metra Bemowa. Co ważne, z ciekawostek Wam powiem, że faktycznie tutaj będą wyjmowane tarcze bez jakichś większych utrudnień, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Najprawdopodobniej tylko faktycznie podczas już samego wyjmowania tarcz z podziemi będzie zamknięty jeden pas na samej jezdni ulicy Górczewskiej, natomiast większe ograniczenia niż te, które w tym miejscu już teraz widzicie, raczej nie nastąpią. Pomijając ruch pieszy, który po prostu może być w pewnym momencie zwężony, bądź też po prostu przerzucony na drugą jezdnię, jeżeli chodzi o ulicę Górczewską, czy też po prostu w głąb samego osiedla. Niemniej, jak widzicie, teren został już faktycznie ogrodzony i tutaj rozpoczęły się pierwsze prace, jeżeli chodzi o samą komorę demontażową. Ona się znajduje tutaj już faktycznie na poziomie minus 2, bo została ona wybudowana razem z całą stacją metra Bemowo, tak aby po prostu teraz nie było trzeba realizować wszystkich prac, jeżeli chodzi o tę przestrzeń. Aktualnie po prostu trzeba otworzyć to i zdjąć pokrywę, która została tutaj wybudowana na tym terenie. Tymczasem lecimy sobie dalej. Tutaj znajduje się, tam dalej był punkt faktycznie informacji, jeżeli chodzi o budowę drugiej linii metra, a tutaj znajduje się i powstaje stacja metra Lazurowa, a przed nią jest oczywiście pęta tramwajowo-autobusowa, w tym momencie osiedle Górczewska, na której aktualnie linia autobusowa 743 z trochę z niewiadomych właściwie przyczyn została wyrzucona z tej pętli, bo miejscówka, na której te autobusy się zatrzymywały, cały czas się prezentuje w taki sam sposób jak wcześniej, ale autobusy zostały usunięte i aktualnie nie jeżdżą dotąd, tylko dojeżdżają do pętli, do przystanku Klemensiewicza, później jako przejazd techniczny jadą na pętlę autobusem osiedle Górczewska, skąd już zabierają pasażerów, więc właściwie aktualna sytuacja w tym miejscu jest trochę niezrozumiała. Tymczasem, jeżeli chodzi o sytuację na stacji metra Lazurowa, jak widzicie, prace są już realizowane właściwie na całym przebiegu nowej stacji, jeżeli chodzi o wszystkie wyjścia. Cały czas nie będzie realizowane wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej. Tutaj niestety nic nie powstanie, a szkoda, bo dzięki temu byłoby dobre połączenie tych całych osiedli, jeżeli chodzi o tą część Warszawy, wraz również z osiedlami, które się tam znajdują dalej przy Starych Babicach. No nic, niestety wygodnych przecieczek nie będzie w tym miejscu w metrze. Natomiast sama stacja prezentuje się, jak widzicie, mamy wyjścia w kierunku osiedla tutaj, jeżeli chodzi o Jelonki. Patrząc z tej perspektywy, teraz był dron po lewej stronie, tutaj właśnie teraz, jak widzimy, jest to wyjście wyciągnięte. Mamy też wyjścia po drugiej stronie ulicy Górczewskiej, które powstają i aktualnie są łączone w jedną całość, dlatego też ulica Górczewska jest teraz przeniesiona w drugą stronę. No i oczywiście sama stacja nie będzie połączona w żaden sposób, jeżeli chodzi o rondo w tym miejscu, które się tutaj znajduje. Niestety przejścia do ronda będą w miarę niestety niewygodne, bo trzeba będzie się trochę nachodzić, żeby tam się dostać. Niemniej, no jest jak jest, no i już z tym, w tym temacie chyba niestety nie uda się nic zrealizować. Natomiast no, jeżeli chodzi o węzeł przesiadkowy, to będzie całkiem przesiadka wygodna do tramwajów i do autobusów, które w tym miejscu będą oczywiście kończyć swoją trasę, bo wiadomo, że linie autobusowe 700, które teraz jadą stąd, dalej przez Stare Babice, będą teraz dojeżdżać właśnie tutaj, zamiast aktualnie kończyć swoją trasę przy stacji metra Bemowo. Jeżeli chodzi o część podziemną, jak widzicie, tam na tym pierwszym ujęciu mogliśmy zobaczyć, że jeszcze powstaje płyta denna, jeżeli chodzi o poziom minus 2. Na pozostałych ujęciach widzimy, że już faktycznie płyta denna została zrealizowana, jeżeli chodzi o część podziemną. I widzimy, że aktualnie są tam betonowane i zbrojone wszystkie podpory docelowe, jeżeli chodzi o tamtą lokalizację. Oczywiście nie wszystkie mogą powstać teraz,
bo jeszcze przez poziom najniższy, czyli poziom minus 2, będą przechodzić obydwie tarcze TBM i dlatego też musi tam być pozostawione odpowiednio duże miejsce, żeby to dało się zanalizować. Tymczasem w tym miejscu widzimy wyjście właśnie po tej drugiej stronie, które jak widzicie ma już aktualnie otwór, więc w teorii można by tam zejść, a właściwie tylko i wyłącznie zlecieć dronem, no bo byśmy po prostu spadli. Nie ma aktualnie jeszcze rzeczywiście schodów, natomiast to nie oznacza, że na tym odcinku metra nie mamy jeszcze nigdzie powstających nowych pierwszych klatek schodowych z wyjściami już faktycznie na powierzchnię, bo dzieje się to chociażby po drugiej stronie ulicy Górczewskiej, gdzie już widzimy powoli betonowanie nowej części, jeżeli chodzi o schody. Zanim tam dojdziemy, tu możecie zobaczyć takie ciekawe przejście podziemne, które jak widzicie po środku ma dziurę. W tej przestrzeni nie dzieje się nic, jeżeli chodzi o nową infrastrukturę, jeżeli chodzi o metro. No i tu mamy jedno wyjście na pętlę autobusową, które oczywiście będzie. No i po prawej stronie będzie wyjście na pętlę tramwajową. Następnie widzimy tutaj przejście podziemne i tym przejściem podziemnym pod całą ulicą Górczewską będzie dojście właśnie do tej windy, która się tutaj znajduje. No i do klatki schodowej, która właśnie w tym miejscu powstaje. Widzimy też, że już zbrojenie wychodzi na poziom plus 1, więc możemy mniemać, że niedługo będziemy widzieć już faktycznie pierwsze zadaszenie, jeżeli chodzi o nową stację metra. Oczywiście na razie jeszcze tylko łącznie w formie surowej. Niemniej to już będzie jakiś początek, jeżeli chodzi o nową infrastrukturę właśnie tejże stacji metra. Tu jak widzimy będzie przejście, wyjście za pomocą zwykłych schodów, windy i schodów ruchomych. Spokojnie, schody ruchome nie będą tak realizowane jak chociażby na odcinku do Księcia Janusza. Tych schodów ruchomych tutaj powinno być trochę więcej na powierzchni, więc to jest dobra informacja. Minusem jest to, że w samej części podziemnej nie będzie właściwie żadnych lokali handlowych. Znaczy nie będzie żadnych, bo tam przestrzeń to nie jest po prostu w tym momencie realizowana. No i tak mniej więcej prezentuje się cała stacja metra Lazurowa. Jak widzicie, plac budowy jest tutaj całkiem pokaźny. No i prace są realizowane w całym przebiegu. Oczywiście, jak widzicie, na ujęciach moich wszystkich z tego materiału nie będziecie widzieć dużo osób, bo nagrywałem to pod wieczór w sobotę, więc niestety już dużo osób na budowie nie było, ale dzięki temu trochę więcej ciekawych ujęć nagram, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Tymczasem w tym miejscu prezentuje się wędlarnia szlakowa V03, na której, tak jak już mówiłem to nie w jednym filmie, nic się nie dzieje do momentu, kiedy tarcze TBM nie przejdą dalej i nie zakończą swojej całej pracy. W tym miejscu nie będziemy jeszcze widzieli żadnych kolejnych postępów, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, bo to się musi połączyć z tunelem, który aktualnie w tym miejscu jeszcze po prostu nie powstał. A następnie widzimy stację metra Chrzanów, gdzie trochę się podziało w ostatnim czasie. Pomijając to, że pierwsza tarcza TBM dowierściła się i w poniedziałek 21 października 2024 roku przebiła się do stacji metra Chrzanów, czyli oczywiście to była TBM Anna, zrealizowała pierwszy odcinek, to jest tunel w kierunku metra Karolin, czyli aktualnie pociągi z stacji metra Chrzanów do Karolin mogłyby już przejechać po swoim celowym prawym torze. Natomiast pomijając to, cały czas mamy problem, jeżeli chodzi o jezdnię, bo tu mamy faktycznie ujęcie właśnie ze strony metra warszawskiego, jeżeli chodzi o tym przebicie. No tak to wyglądało, oczywiście nie nagrywałem tego, bo inaczej wam to bym pokazał. Natomiast jeżeli chodzi o na górę, to chwilę po przebiciu, kończy tutaj dokładnie w ten weekend, czyli 26-27 października, a dokładnie to 25 października w piątkowy wieczór, zawaliła się po części jezdnia, która została podmyta i woda zaczęła wypływać tutaj na powierzchnię, jeżeli chodzi o ulicę Szeligowską. To jest oczywiście niedobra informacja w tym miejscu. Ulica Szeligowska została w tym momencie zamknięta. Autobusy linii 743 jadą objazdami, między innymi omijając docelowy przystanek po trasie, czyli metro Bemowo, więc trochę lipa dla mieszkańców, którzy korzystają z tej linii autobusowej. Taka organizacja ruchu ma utrzymać się do środy, bo do środy ma być uszczelniany cały grunt, jeżeli chodzi o ulicę, teren budowy, tak aby po prostu w tym miejscu ziemia się nie usuwała. Patrząc z góry z lotu drona i będąc tutaj na miejscu, mogę właściwie stwierdzić, że no, sytuacja jest po prostu w ten sposób realizowana, aby zawczasu to wszystko uszczelnić. Jest i tak bardziej zapadniętej, która była użytkowana teraz w tym miejscu, bo tutaj też są realizowane inne prace, jeżeli chodzi o chociażby przebudowanie ulicy Nowoczuchowskiej, budowę kanalizacji. A to pomijając to, że faktycznie tutaj droga i tak była dosyć mocno rozkopana, no to to jest po prostu realizacja tego, aby tutaj się nic nie stało na zaś i dlatego też jezdnia została w tym miejscu całkowicie zamknięte. Natomiast dużych prac, dużych elementów, które się zapadły, ja tutaj przynajmniej nie widziałem. Tam oczywiście w jednym miejscu została większa dziura zasypana, ale to była przestrzeń jezdni, która nie była wykorzystywana aktualnie przez ruch samochodowy, bo po prostu jest tutaj prowadzony ruch po dwóch jezdniach, z czego jedna jest aktualnie tymczasowa. Tymczasem tutaj na samej stacji metra Chrzanów mogliście teraz zobaczyć, jak wyglądają otwory technologiczne i w tym miejscu również wyjście na stronę północną stacji, konkretnie na stronę północno-zachodnią. Tu mamy też tą ściankę działową dzielącą schody zwykłe od schodów ruchomych, więc to się właśnie w tym miejscu prezentuje. I teraz jeszcze sobie zetknijmy na te wszystkie otwory technologiczne, żebyście dokładnie zobaczyli na zoomie,
jak to się prezentuje. Tu będziemy mieli właśnie te schody ruchome. Następnie widzimy otwór technologiczny prosty na poziom minus 2, gdzie oczywiście płyta DNA jest całkowicie już gotowa, bo musi być, skoro tarcza TBM w tym miejscu jest już przyjmowana. Aktualnie TBM Anna przechodzi prace serwisowe na terenie całej stacji metra i jest po prostu w tym miejscu przeciągana przez całą stację Szanów, aż dotrze do drugiej kołyski, z której będzie się odpychać, znaczy od po prostu drugiego miejsca, znaczy będzie w kołysce, ale będzie po prostu startować z drugiego miejsca, od którego będzie się odbijać, po prostu rozpocznie swoją pracę, jeżeli chodzi o cały odcinek tunelowy. To ma się wydarzyć za mniej więcej miesiąc, bo za mniej więcej miesiąc ma dotrzeć tutaj tarcza TBM druga, czyli oczywiście, jeżeli chodzi o TBM Krystynę, bo Krystyna się aktualnie wierci. Gdzie aktualnie się znajduje dokładnie Krystyna, wam za chwilę powiem, bo mniej więcej mogę to prześledzić, jeżeli chodzi o posty, które się pojawiają na stronie metra warszawskiego na Facebooku i tam faktycznie pokazuje mniej więcej lokalizację. Tymczasem w tym miejscu możecie zobaczyć, jak powstaje nowa ulica, jeżeli chodzi o Człuchowską, a właściwie jej przedłużenie. O tym będziecie mieli też niedługo w najbliższych dniach film, żebyście dokładnie zobaczyli, co tu się dzieje. Jeżeli chodzi o TBM Krystynę, ona się aktualnie znajduje pod tym placem budowy i wierci się, no może trochę wcześniej, w sensie mniej więcej w tym miejscu się prezentuje, więc de facto za mniej niż miesiąc może nawet dotrzeć do samej stacji metra Szanów. Aktualnie na środę, czyli na 23 października mieliśmy informację z metra warszawskiego, że pokonała już 578 metrów, ułożyła 381 pierścieni obudowy tunelu za sobą, co oznacza, że wykonała ponad połowę swojego tunelu na wtedy, bo odcinek tutaj aktualnie jest drążony przez nią, ma długość mniej więcej kilometra. Także sądzę, że na spokojnie wyprzeciągu najbliższych kilku tygodni będzie drugie przebicie, jeżeli chodzi o stację metra Szanów i wtedy Krystyna się przebije. Mam nadzieję, że to się wydarzy w drugim tygodniu, w tym pierwszym tygodniu pełnym listopada, bo wtedy po prostu będę w Warszawie, może mi się uda wejść, jeżeli będzie taka była po prostu możliwość. Tymczasem aktualnie znajdujemy się na stacji metra Karolin, gdzie lecimy w tym momencie nad torami odstawczymi, które tutaj będą cztery, a za nimi będzie wyjazd tych wszystkich czterech torów na powierzchnię, na teren STP Karolin, który właśnie w tym miejscu się będzie prezentować. Ale zanim do tego przejdziemy, to może popatrzmy sobie na samą stację metra Karolin. Na Karolinie dużo się nie dzieje, ale bym chyba powiedział, że to jest nieprawda. Dużo się dzieje. Po pierwsze, sama stacja powstaje, jeżeli chodzi o wszystkie wyjścia, a po drugie, co ważniejsze, jest tutaj całe zaplecze budowy, jeżeli chodzi o tarczę TBM. Jedną i drugą. Co prawda, jedna aktualnie jest przepychana przez stację metra Szanów, a druga tylko łącznie się wierci. To szkoda, bo w tym momencie w żadnym momencie nie będziemy mieli dwóch tarcz pracujących jednocześnie. Natomiast pomijając ten fakt, mamy tutaj w tym miejscu sytuację taką, że jest po prostu całe zaplecze budowy, czyli cały urobek jest wyjmowany przez dwie suwnice, a przez trzecią suwnicę są wkładane tubingi, jeżeli chodzi o całe pierścienie, które po prostu są układane przez samą tarczę TBM. Więc w tym miejscu dokładnie to teraz dobrze widać, jeszcze sobie zetknijmy na to bardziej z bliska, ale najpierw zetknijmy sobie na wyjście tutaj, jeżeli chodzi z samej stacji na stronę wschodnią, a konkretnie to jest część północno-wschodnia stacji. W tym miejscu widzimy już faktycznie betonowanie po części i zbrojenie, jeżeli chodzi o wyjście na powierzchnię wraz z szybem windowym tutaj. To będzie wyjście na przystanek autobusowy w kierunku centrum Warszawy, stąd jadących w kierunku Woli. Więc to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten przystanek, gdzie dokładnie będzie zlokalizowany. Tu będzie również wyjście z przejścia podziemnego, ale jak widzicie, jeszcze tutaj żadne prace większe nie są realizowane, jeżeli chodzi o ten teren budowy, no bo tutaj jest po prostu zaplecze budowy, jeżeli chodzi o TBM i po prostu bardziej powoli są realizowane prace, jeżeli chodzi o ten zakres inwestycji, bo po prostu trzeba głównie się skupić na TBM-ach, aby te prace zostały zakończone w pierwszej kolejności, a później rozpocząć wszystkie prace, jeżeli chodzi o realizację całej kubatury pozostałych elementów nie niezbędnych do realizacji prac starszym TBM. Tymczasem w tym miejscu widzicie dosyć wysoką maszynę, bo dron aktualnie musiał przejść. Ta maszyna jest na wysokości do 50 metrów, więc jakby musiałem dosyć wysoko się wznieść w tym miejscu, żeby zanalizować te ujęcie. Tymczasem tutaj się, tak jak powiedziałem wcześniej, znajdują tory odstawcze. Jak widzimy aktualnie, te tory odstawcze się tutaj kończą na końcu starego Tesco. Dalej oczywiście będzie wyjazd na powierzchnię i ten wyjazd już tam całkiem ładnie jest zarejestrowany na STP, ale o tym powiem dokładnie w osobnym filmie, jeżeli chodzi o tamtą inwestycję. Tymczasem tutaj widzimy dokładnie, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o cały przebieg torów odstawczych. Będziemy mieli tutaj cztery tory odstawcze, czyli tak samo jak to ma miejsce chociażby na stacji metra Księcia Janusza i Rondo Daszyńskiego, czy chociażby, nie, na Trockiej jest to inaczej, na Dworcu Wileńskim też są cztery tory.
teorii wydaje się, że mało, ale w praktyce do ruchu liniowego i tak będą wykorzystywane głównie dwa tory środkowe, jeżeli chodzi o szczyt, jeżeli chodzi o normalne funkcjonowanie. W szczycie będzie oczywiście więcej tych torów tutaj też rzeczywiście funkcjonujących, ale trzeba pamiętać, że stąd to pociągi mogą na spokojnie wyjechać za każdym razem również na powierzchnię, na teren STP Karolin, gdzie mogą wjeżdżać i wyjeżdżać, robić manewry i po prostu kręcić się po całym nowym zakładzie utrzymania, jeżeli chodzi o metro warszawskie. Tu jak widzicie, widzimy dokładnie, że płyta denna jest już gotowa, jeżeli chodzi o poziom minus 2, więc to jest dobra informacja, że te prace zostały tutaj już po prostu zrealizowane. No i oczywiście pozostałe prace wykończeniowe, takie wstępne, są realizowane, jeżeli chodzi o tamtą przestrzeń, natomiast cały czas no oczywiście muszą być zrealizowane, zabetonowane całkowicie wszystkie podpory, które się znajdują na poziomach podziemnych, jak i również cała przestrzeń musi być połączona w jedną całość, jeżeli chodzi o stację metra Karolin i tory oddawcze właśnie stacji metra Karolin. Tymczasem tutaj widzimy właśnie wyjmowany urobek, który jest tutaj jest zrzucany z tarczy TBM, czy to jest dokładnie z taśmociągów obojdu, które w tym miejscu się znajdują. Tu są dwa taśmociągi i następnie ten urobek jest wyjmowany na powierzchnię przez jedną suwnicę, a w tym miejscu znajduje się trzecia suwnica, która składa na dół na multikary tubingi. Te tubingi, jak tutaj byłem, były parę razy opuszczane, więc mam poczucie, że ta trzeba to faktycznie naprawdę całkiem szybko pracuje. Patrząc na to, w ile czasu ona jest w stanie zrealizować odcinek tunelu o długości kilometra, to jakby łódzkie tunele mogą się schować przy tym, jaka jest prędkość w Warszawie. Natomiast tu widzimy sam tunel, który aktualnie jest realizowany. To jest właśnie tunel z stacji metra Karolin w kierunku stacji metra Chrzanów, w którym pociągi będą jeździć właśnie w tym kierunku, czyli w kierunku metra Brudno. No jak widzicie, właśnie stąd, od tej bramki odepchnęła się sama tarcza TBM i od niej się odpycha cały czas, jeżeli chodzi o tunel, bo TBM się realizują tak to swoje tunele, że po prostu odpychałem się od tunelu, który ułożę za sobą. Natomiast ten tunel oczywiście musi być gdzieś najpierw usadowiony i właśnie on jest na tej bramce usadowiony i od tego miejsca odpycha się na całym odcinku, który później jest realizowany. Tutaj też możecie zobaczyć na ujęciu, że po lewej stronie powstają wyjście na powierzchnię. No wyjścia będą na razie donikąd, no bo one będą dla ulicy Człuchowskiej, więc jakby patrząc na to, znaczy Sochaczewskiej, więc patrząc na to, jak w tym miejscu aktualnie jest zasilona ulica Sochaczewska, no to trochę będzie pusto, no ale będą tutaj i schody zwykłe, i schody ruchome, i windy, no trochę tak jak na stacji metra Stadion Narodowy. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć, że dokładnie tutaj, gdzie jest przechowywany aktualnie urobek i jest wyjmowany właśnie na powierzchnię, docelowo w przyszłości ma powstać parking P+R Metro Karolin, natomiast na razie na niego jeszcze nie mamy ani finansowania, ani informacji, kiedy to będzie realizowane, ani skończonych projektów. Właściwie nic nie wiemy, tylko wyłącznie jest mydlenie oczu, że kiedyś to powstanie. No dobra, nie mydlenie, no kiedyś to powstanie, no ale na razie po zakończeniu budowy metra Karolin ta inwestycja nie zostanie zrealizowana. Tu macie jeszcze krótki taki timelapse, jeżeli chodzi o prace, które są tutaj realizowane przez suwnicę. Jak widzicie, ten urobek jest wyjmowany albo bezpośrednio na skład tutaj w tym miejscu, na teren drugiej suwnicy, albo jest to wyjmowane bezpośrednio później również do pojazdów ciężarowych, które po prostu ten urobek wywożą od razu z terenu placu budowy. Więc jak widzicie, tutaj to wszystko działa i funkcjonuje, co całkiem ładnie wygląda na takim ujęciu, które były nagrywane chyba przez pół godziny, bo to bardzo powoli się dzieje. Tymczasem to by było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film z budowy metra Karolin, Chrzanów i Lazurowa i wszystkich obiektów po trasie wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów i film z STP Karolin, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo film z STP Karolin powinien się pojawić najprawdopodobniej w środę najbliższą, czyli dzień przed zakończeniem jeszcze października 2024, czyli 30 października. No i tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji z tych stacji pojawi się za dwa miesiące, czyli w grudniu 2024. Oczywiście wcześniej jeszcze będzie przelot nad całą inwestycją i może jeszcze jakieś filmy specjalne, ale kto wie, zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!